Witam wszystkich bardzo serdecznie, widzowie. Wiem, nie musicie mówić, nie musicie pisać, ale powiem wam tak. Ubierajcie się, kurde, ciepło, bo jak mnie złapała grypa, to się przeżegnałem, widzowie. Naprawdę. W sensie od ponad 2 lat mnie tak nie trzymało jak teraz podczas tej grypy. Nie życzę wam tego. Moje lenistwo, moim lenistwem, brak organizacji czasu, być może trochę tak. Ale teraz... teraz dobrą wymówkę chociaż miałem. Dobra, widzowie, zaczynamy kolejny odcinek Mańsko Nersów. No, co ja tutaj mogę wam przedłużać, co ja tutaj mogę wam mówić? Let's go. Łapa w górę. Wiadomości dnia. Miliony zgromadziły się na ulicach, by celebrować Dzień Murów, ale atmosfera jest wyjątkowo nerwowa. Pytamy jednego z wielbicieli murów. Nigdy nie widziałem tylu ludzi na Dniu Murów, wow. Staramy się dobrze bawić, ale... no... nie wiem, co ci zewnętrzniacy knują, kto to wie? No, Dzień Murów. Czemu ten głos tak pasuje do niego? Raporty mówią o 20 tysiącach zewnętrzniaków, co oznacza, że zagrożenie z zewnątrz osiągnęło niespotykany poziom. Konstruktor twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą. Mimo wszystko, ten Dzień Murów przejdzie do historii. Wam wszystkim tam zgromadzonym, szczęśliwego Dnia Murów! Już czas. Prawie czuję świeże powietrze. Gotowi? Nie mogę tego zrobić, mogę się wyczuwać, ale nie, zaczynajmy. Zburzmy te mury! Do zobaczenia w Instytucie Zygnoki! Co za pomysł na celebrowanie Dnia Murów! Powodzenia na misji, skaner! Dzięki, Mordko. Pomnik Woz, dzielnica okazji, wzniesiony, aby upominać ofiary wojny o Zygnokę, fontanny śpiew za przeklętą krew. Klejnot, dzielnica Klejnot struktury, miasto w środku miasta, siedziba konstruktora i Instytutu Zygnoki, rdzeń, centrum, serce struktury. Obym nie musiał dawać im kasy z żadnej w łapówce, bo ja biedny jestem, Fes. O Jezu, ale ty jesteś paskudna. Widać, że zewnętrzniak z ciebie. To dziś wieczorem ujrzymy upadające bramy, nareszcie nadszedł dzień upadku struktury. Agenci Jutrzenki są... O, dobrze, założyła to na mordę. Agenci Jutrzenki są gotowi, by odciąć ten pokój. Gdy wysadzą generatora, mamy 10 minut, żeby wydostać się stamtąd twoją córkę, zanim drzwi się otworzą i wpadnie tu rój urzędników. Ok. Lada chwila. Teraz! Ruszamy! Powodzenia! Dziękuję, ochroniarzu. Wpuszcza was. Wejść do środka. Docieracie do pokoju reaktora. Dwóch rzeźbiarzy myśli w panice biegnie w kierunku zamkniętych drzwi. Mona ma ich pod kontrolą. Po drugiej stronie grupa urzędników usiłuje się przebić. Pośpieszcie! Córka. Twoja córka leży w swoim kontenerze z zamkniętymi oczami. Dobra, pora na szczerość. Nie jestem w stanie zagwarantować bezpieczeństwa twojej córki. Jej moce mogą ją zabić, jeśli nie będą trzymane w równowadze. Ty szmato! Wiedziałem, że mnie oszukasz. Od samego początku wiedziałem. Szmaciuro ty. Ale jeśli nie uda nam się otworzyć bram, wszyscy zginiemy. W dupie mam to. Ja tylko córkę chciałem uratować. Najpierw zabierzmy ją z tej komory testów. Kładziesz dłonie na szybie. Twoja córka otwiera oczy i patrzy wprost na ciebie. Światła w sufitu zaczynają migotać. Spróbuj podnieść jej poziom energii. Hej, to ja. Oho, stres. Pokój zaczyna się trząść, twoja córka krzyczy jakby z bólu. Druty, które ją otaczają, zaczynają trzaskać i pękać. Szkło eksploduje, siła podmuchu odrzuca w tył ciebie i Monę. Wstajesz na nogi i wyciągasz córkę z kontenera. Wszystko z nią w porządku? Tak. Uff. Jak na razie wszystko zgodnie z planem, skaner. A teraz? Zabierzmy ją na zewnątrz. Nie martw się o resztę ofiar testu. Uwolnimy ich, gdy to się skończy. Pokonujecie kolejne korytarze. Dźwięk syren, światła migoczą. W końcu udaje ci się wyprowadzić ją na zewnątrz. W oddali widzisz grującą nad miastem bramę północną. Gdzie? Gdzie jestem? Czuję smak metalu. Jestem tu z tobą, czyli krew w ustach. Teraz albo nigdy, skaner. Każdy skupić całą jej energię na bramach. Wiem, że to ryzykowne, ale to nasza najlepsza szansa. Popatrz na córkę. Twoja córka patrzy się na ciebie i uśmiecha się. Brakowało mi ciebie.
Dalej patrzy na ciebie z uśmiechem. Co? Zebry? Patrz na ich paski. Co? Nie. Skup się na bramach. Patrz dalej. Tyle pasków. Piękne. Słuchaj. Ładnie. To brzmi. Ładnie. Dziwny, miękki, brzęczący dźwięk wypełnia powietrze. Powoli zagłusza hałasy miasta, odpychające je bańką miękkiego brzęczenia. Pozwól, niech usłyszę twój głos. Głos twojej córki wpływa do fali dźwięku. Jest tak piękny. Wpłynąć. Drogi widzu, ja wiem, że to dla ciebie może być zaskoczenie. Nie, dobra, nie. Jakie zaskoczenie, widzu? Jak my się dobrze znamy, my już stare konie tutaj jesteśmy. Wszystko o sobie wiemy nawzajem. Zatem, widzu, to nie będę przedłużać tutaj. Nie będę owijać bawełny. Na Kinguinie masz 5% zniżki z kodem Mandzio na gierki. Takie jak Diabolo na przykład. Teraz jest super Diabolo, właśnie oferta, okazja. Albo na przykład Życie jest dziwne, prawdziwe kolory. Można byłoby to tak nazwać. Po polsku jakby było to spolszone, ale na szczęście nie jest nazwa spolszona. Zatem Life is Strange'a również możesz na Kinguinie dorwać. Zatem zapraszam bardzo serdecznie na Kinguinka, żebyś widzu złapał dobre okazje z kodem Mandzio. Masz 5% zniżki na giereczki. No i co? Wracamy do odcinka. Dołączają się do tysiące głosów, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz murów. Bramy zostały otwarte. Struktura brzęczy i migocze. Najpierw z ogromną prędkością, potem coraz wolniej, aż się zatrzymuje. Struktura się zatrzymała. Nie działa żadna maszyna, a jednak nic się nie zepsuło. Wszystko się zatrzymało. Zewnętrzniacy weszli powoli przez otwarte bramy. Ludzie dołączyli do jutrzenki i zewnętrzniaków w pokojowym proteście przeciwko reżimowi. Jako że większość urzędników było robotami, a wszelka broń na Zygnokę stała się bezużyteczna, konstruktor poddał się, nie stawiając oporu. Projekt Faraday został porzucony, a jego ofiary uwolnione. Latami trwało odbudowanie społeczeństwa, ale szybko okazało się ono silniejsze niż jego poprzednik. Lęki zmalały w ciągu tych lat, a tych, którzy zmagali się z traumami przeszłości, otoczono najlepszą opieką. W tej grupie był konstruktor, który został poddany skutecznej terapii, a następnie zatrudniony jako planista miasta z wielkim sukcesem. O wiele więcej środków przeznaczono na program skanerów myśli. Piętnowanie ludzi odeszło w zapomnienie, a nowy szpital myśli otoczył wszystkich potrzebujących pomocą dobrą opieką. Dzięki temu, że bramy na zawsze przestały istnieć, strefa zewnętrzna rozciągnęła się aż do serca struktury. Nowa więź z zewnętrzniakami wydawała się przynosić korzyści obu stronom. Ty i twoja córka prowadzicie spokojne życie. Wraz z innymi nosicielami pulsu pomogła ona zbudować zrównoważone społeczeństwo. Dobra robota, skanerze myśli. Koniec. Szczerze mówiąc, jestem zawiedziony tym zakończeniem. Naprawdę. A wiem, jestem teraz Maruda i niszczyciel zabawy, ale spodziewałem się, że to będzie podstępny bad ending, że to będzie podstępny zły ending, że to jest gra, w której nie ma dobrego rozwiązania, tutaj wszystko podane na tacy. Jestem troszeczkę zawiedziony, spodziewałem się, że ten ending będzie troszeczkę bardziej zaskoczony, że będzie jakiś plot twist, wszystko to sugerowało, ale ostatecznie tego nie dostaliśmy. Trochę zawiedziony się czuję. Trochę się czuję zawiedziony, widzowie. Dedykowane naszym rodzicom. W sensie, jeżeli chodzi o samą grę Mindscanners, no kurde, no gra fenomenalna, widzowie, no jak dla mnie sposób tutaj dotykania problemów psychicznych oraz samej psychiki ludzkiej jest bardzo ładnie pokazany, w prosty sposób, ale w ciekawy, interesujący i na pewno tutaj troszeczkę, dużo ta gra też mówi o zdrowiu psychicznym, zwraca uwagę na to, ale jeżeli mam oceniać grę jako grę, po prostu jako podsumowanie, jako puentę, jako finał, to jestem trochę zawiedziony. Ponieważ gdyby finałem było to, że jednak jest troszeczkę większe zamieszanie na koniec, to byłoby to jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej interesujące. A tak to mam trochę niedosyt. Mam trochę niedosyt, ale jeszcze widzowie, jako że mamy tylko 9 minut nagrania, a nie czekaliście ponad tydzień na to, żebym zrobił 9 minut i lokowanie Kinguina na tym filmie, to jeszcze zobaczymy, co ja bym się stanie, ja bym kliknął tą drugą opcję.
Przeskanowani pacjenci 29, wyleczeni 22, poczytalni 7, niepoczytalni 22, zestresowani 0, pacjenci pozbawieni osobowości 1. Punkty nauki 955, preferowane urządzenie przeliczacz. Dobra zebra. Załaduj profil. Co się stanie, jeżeli odmówię? Następne. Co się stanie, jeżeli jednak wycofam? Czy dostanę bad ending wtedy, czy mnie zmuszą do tego? Nie mogę tego zrobić. Co? Nie. Nie możesz się teraz wycofać. Pomyśl o innych. Pomyśl o twojej córce. Nie mogę, przepraszam. Szlak! Następny płatek. Na szczęście możemy to zrobić i bez ciebie. Tylko nie wracaj do nas z płaczem w nowym świecie. Okej. Okay. Szczęśliwego dnia murów. Cóż. Tak szczęśliwego jak sądzę. Nie tak szczęśliwego jak sądzę. Przykro mi. Ale nie masz trzeciego stopnia obywatelstwa. Bez niego nie dostaniesz się do Instytutu Zygnoki. Obawiam się, że w tej sytuacji jest niemożliwym uratowanie twojej córki. Jedyne co ci pozostaje, to mieć nadzieję, że... Eksplozja w instytucji Zygnoki była słyszalna w każdym zakątku struktury. Nikt w instytucji nie przeżył wybuchu. Twoja córka zginęła. Okazało się później, że twoja córka wraz z innymi, którzy byli obiektami testu, byli dysruptorami wykorzystywanymi w projekcie Faraday, broni przeciwko pulsowi. Członkowie jutrzenki starali się rozmontować broń, uwolnić ofiary tego nieludzkiego eksperymentu. Próba ocalenia nie powiodła się. Podczas próby rozmontowania broni Faraday, jutrzenka wywołała reakcję u wszystkich 5 ofiar, uwalniając ich energię, wywołując tym samym eksplozję. Unieszkodliwienie broni Faraday i eksplozja, w wyniku której śmierć ponieśli przywódcy jutrzenki i konstruktor, pomogły zapobiec wybuchowi wojny. Ale wybuchło powstanie. Dla obywateli struktury ten dzień przyniósł nowy początek. Przyszłość leżała w rękach ludu. Ze względu na zamknięte bramy, zewnętrzniacy nie byli w stanie dołączyć do powstania. Musieli wrócić do swoich domów na pustkowiach. Tygodniami trwały negocjacje między pozostałymi przy życiu członkami jutrzenki, a wysoko postawionymi urzędnikami struktury. W końcu podeszli do porozumienia. Utworzono niewielką radę, jak również postanowiono zmienić instrukcję. O wiele więcej środków przeznaczono na program skanerów myśli. Piętnowanie ludzi odeszło w zapomnienie. To samo. Przez następne lata wersje historii zostały złagodzone, a reżim utworzony tego dnia jest bardziej sprawiedliwą i ugodną maszyną do tej, którą zastąpił. Utrata córki wpędziła cię w poważną depresję. Po przejściu terapii w szpitalu umysłu uczysz się żyć bez niej. Jak wszyscy inni, jesteś trybikiem wewnątrz maszyny. Struktura mieli dalej. Koniec. No to jest bardziej negatywne zakończenie, które było tutaj w miarę oczekiwane, ale i tak się dogadali. Naprawdę, a może jestem trochę przesadnie krytyczny, może po prostu mi się wydawało, widzowie, że naprawdę ta... Miałem taką cichą nadzieję, że się okaże, że w tej grze nie ma dobrego zakończenia, wiecie? Że pomagasz jutrzence? Źle się to kończy dla wszystkich. Nie pomagasz jutrzence? Źle się to kończy dla wszystkich. Że niezależnie od tego, jak to dalej pójdzie, nie wyjdzie to dobrze. No ale dobra, widzowie. Słuchajcie, no nie ma co już przedłużać. Dziękuję wam ślicznie za tą serię, dziękuję wam ślicznie za oglądanie tej serii, mam nadzieję, że wam się podobało. Rykoszet zakończenie. Ciekaw jestem, ile jest endingów, ale to sobie możecie zobaczyć zresztą na YouTubie. Nie wiem, jaki Staszek Igraszek miał zakończenie, ale zgaduję, że miał pewnie to samo co ja. No to jak mówiłem, dziękuję wam ślicznie za oglądanie, możecie się pewnie w przyszłości spodziewać jakichś innych serii. Ta się zaczęła bardzo dobrze, bardzo regularnie, a skończyła się trochę jak zwykle, ale dobra. Fajnie, że sobie pograliśmy w to, widzowie. Zapraszam na Twitcha, codziennie streamuję, każdego dnia praktycznie. Zapraszam na czat, pogadać, posiedzieć, miło spędzić ze mną czas, a jak nie macie czasu, to trudno. No dobra, widzowie, to byłoby na tyle, już tutaj długo przedłużam, zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Czekam się z wami, siema!